tutaj nasz rejon bardzo mocno stawia też na stabilne odmiany, ale i też nie rezygnuje z nowości, które firmy produkują, hodują oraz przedstawiają to na poletkach doświadczalnych, więc też nadeszła decyzja i wraz z firmą na początku współpracy z firmą Wronkowski z Dolnego Śląska, gdzie jeszcze w czerwcu byłem na oględzinach firmy, która no, była to świeżą firmą, mniej więcej tak 3 lata miała doświadczenia w produkcji nasiennej, ale stawiała głównie na jakość materiału siewnego, którą było widać. Zimotwałe w granicach 4-4,5. Komandor jest, można powiedzieć, troszeczkę bardziej taką jakościową pszenicą, bo jest zarejestrowana w grupie A, natomiast parametry skupowe ma na poziomie elitarnym. Zwłaszcza parametry do badania, na które Państwo nie macie wpływu. Maksymalny wynik. Od 3 lat zaczęliśmy produkcję zbóż jary, zainwestowaliśmy w sprzęt czyszczący, który będziemy Państwo obejrzeć w jednej z spółek produkcyjnych. Zaczynamy to powiedzmy nowymi sprzętem, ale też unowocześniamy.